Halo, dzień dobry, Donek z tej strony. Nagrywa się? Nagrywa się. Mały remont. Wspomniałeś, że przydałby się tu mały remont. Przepraszam? Zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Dawaj wszystko, stary. Najpierw chata. Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz? Za pozwoleniem... A może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rumpali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. O, czemu nie? 5000. Zdaje się na ciebie. Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała rezydencję admirała. To najlepsi specjaliści w okolicy. Okej. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już dwa dni później... Czy życzy pan sobie czegoś? Oczywiście, jeszcze? Że tak, przyjacielu. Podwórze. Skoro mam teraz takie pokaźne podwórze, może dałoby się uczynić je trochę bardziej... Och, tak, tak. Mniemam, że w związku z fachem, jaśnie pana, przydałyby się tu stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy. To tak na dobry początek. No tak. Moje pan... Ja to przewinę, wiecie? A, tylko 1000, dobra. Natychmiast. Czy życzy... To mnie aż tak za bardzo nie interesuje. Jak... Wiesz, chętnie od... A, okej. Czyli na razie tyle. Spoko. To jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym sprawdzić, jeżeli chodzi o grę ogólnie. Jeżeli ja stąd wyjdę i przemedytuję sobie całą dobę, to czy pojawią się remontażyści? Ty, dzieje się coś rzeczywiście. Wow. Dobra, to wrócimy tu za dwa dni, ale to będą takie dwa dni prawdziwe. Tymczasem znacznik mnie interesuje. Który jest gdzieś. Tutaj. I zrobimy sobie, tak jak mówiłem, pancerz arcymistrzowski. No spoko, tylko zanim to zrobimy, chciałbym się udać właśnie. Błonia turniejowe, płatne Żikowal. Chciałbym im sprzedać syw, mam trochę przeciążenia. Przepraszam, że tego nie zrobiłem między odcinkami, ale może jest ktoś, kto by chciał całość jakby rozgrywki obejrzeć. Buciory całe w błocie, puste włosy, a na miłocie krew. Dzień dobry. Herald! Pokaż co masz. Co to? W Gwinta będziemy grali kiedy indziej. Miecz Gerarta z Rivii. Aż szkoda go sprzedawać. Po sobie go zostawię. To sprzedam, bo nie ma dla mnie żadnej wartości. No ma 14 tysięcy ten kowal? Naprawdę? To też mogę sprzedać. Te glify też to... Dobra, to też mu sprzedam. Jebać te kilka złotych różnicy. Szybki sort. No te kamienie też bym mógł posprzedawać, one są sporo warte. Aż tylu ich nie wykorzystam raczej. Po połowie sprzedam. Może trochę więcej niż połowa w sumie. Chociaż w sumie... Czy mi są one potrzebne jakkolwiek? A, sprzedam je wszystkie. A, skończyło mu się siano. Ja mam 30 tysięcy, tak? Super. To mogę sprzedać. A, nie masz kasy. To pójdziemy do płatnerza. Bywaj. Pójdziemy do płatnerza. Mój dobry człowieku, potrzebuję zestawu nowych. Spoko rozmowa. Pokaż co masz, ziomeczku. Ja ci sprzedam resztę z syfu.
Przede wszystkim to bym ci chciał sprzedać, bo to strasznie dużo waży. To nie jest aż takie dobre. Trofeum niech zostanie, już trudno. I te glify, no mógłbym w sumie. Może ty nie masz aż tak dużo pieniędzy. Dobra. 34 tysiące. Ciekawe, kiedy ja to wykorzystam. I już lecimy. Ale mają być gotowe na dziś. I już lecimy z poszukiwaniami. Gdzieś tu był znacznik, tutaj chyba. O, jest. Tylko najpierw muszę sobie questa zaznaczyć. Poszukiwania. Rynsztunek, szybka podróż. No to jest dosyć daleko. Mam tu jakiś znacznik, mam most, plegmu, coś tam. Dobra, to tak zrobimy. Zakładam, że w domu znajdę tylko wskazówki. Korwo Bianco jest dostępna już od strzałka i stół. Spoko. No i mamy kawał drogi do przejścia, do przebycia. Ale to nic. Pogalopujemy sobie, podziwiamy widoki. Po drodze nas zaatakuje pewnie 45 różnych stworzeń. Ciężko. Ale kto by się tym przejmował? Łotka, proszę cię, no. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj nie ma żadnych gryfów ani nic takiego. Jedyne, co było z podobnych stworzeń, to był ten oszlusk. I przypuszczam, że spotkam też Zeugla, o którym w podstawce tylko się słyszało, a nigdy się go nie spotkało. Zakładam, że tutaj właśnie będzie. Jadowe skałki. Gdzieś tu znacznik się powinien pojawić niedługo. Zaufamy minimapie. Pojedziemy tak, jak nas prowadzi. Siedlisko potworów mnie nie interesuje na razie. Te wszystkie znaczniki będziemy robić też w osobnych odcinkach, bo raczej tego w jednym odcinku nie zdążę zrobić. Może 2-3 odcinki potrzebuję, nie wiem. Zależy na jakim poziomie już tam do tego podejdę. Dobra, i w tym domu coś musi być. Posiadłość Delonii. No, znaczy coś, co mnie zaatakuje w sensie. Ludzie w opałach, tak? Muszę znaleźć jakąś drogę do środka. Znaleźć drogę do środka. I tam słyszę, że kogoś biją. No dobra, czy to jest droga do środka? Wiedźminie? Chyba nie jest droga do środka. Ale to już wygląda jak droga do środka. Długo nie pociągnie! O kurwa, ile ich tu jest? To niezły młynek. Dobra, ty do mnie strzelasz, to mnie wkurzasz. Oła. Szybki regen. Szybki ekwipunek. Szybka naprawa miecza. Jaskółki nie mam na pasku, dobra, trudno. Naprawdę? Poważnie? Serio? Raz, że robiłem unik, dwa, że... Brak mi słów. Po prostu brak mi słów. W trakcie kontrataku możesz uciąć język baby cmentarnej. Super. Ciekawe, gdzie mnie cofnęło. Pewnie na początek drogi. Ponieważ ta gra jest trochę trollowa. Chociaż mogła mnie cofnąć do początku walki, ponieważ tam była aktualizacja questa, więc... Ufam, że tak mogło być. No. Ja pierdolę. Gro, czemu jesteś upośledzona? Galopuj. Kuniu. No dobra, no to jedziemy jeszcze raz i podziwiamy widoki. I pamiętamy o quicksave'ach. Tym razem.
No naprawdę, no, czemu ja zginąłem? Jeszcze w walce z ludźmi mi się chyba ani razu nie zdarzyło zginąć. Serio, serio. No w sumie może trochę zapewnie do tego podszedłem. Ale mimo wszystko, no to były jakieś leszcze, come on. 5 z nich pokroiłem jednym młynkiem. Dobra, jakoś dam radę. Tylko nie wiem, czy się nie prześpię, nie wrzucę sobie jaskółki, jadu wisielców, gromu. Może czarną krew też. To musi być posiadłość Delonii. Czekajcie. Chociaż nie, po co mi medytacja? A nie, żeby było widać lepiej. Dobra. To do rana. Dalej, 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 dalej. Raz. Okej. Ekwipunek. Jad wisielców. Gdzie jest jad wisielców? Jad wisielców. Naprawimy sobie ten miecz, bo zaraz się zepsuje pewnie i tak. Chociaż najpierw sobie wrzucimy jaskółkę zamiast wilgi. Odwar z upiora może zostać i chciałbym też niejadalny, tylko stąd chciałbym naprawić sobie miecz. No i dobra, lecimy. Muszę znaleźć jakąś drogę do środka. No musisz. Zróbmy sobie save'a. Jak normalny człowiek. Rzućmy na siebie Quen. I teraz tu możemy wbić. Super Wiedźmin. Doskonałe. O kurwa gro. O co ci chodzi? Ja pierdolę. Jakie to jest irytujące na dłuższą metę. Dzień dobry. Długo nie pociągnie. Ała. Dobra, wrzućmy na siebie jaskółkę, grom. Spalmy ich trochę. Zabijmy tego typa. Tego typa. Najpierw tego, bo strzela. Nie wkurwia. Spalmy ich trochę. Jedźmy im młynkiem. Może w ich kierunku byłoby bardziej efektywnie. I zostajesz sam, przyjacielu. I ta walka tak powinna wyglądać za pierwszym razem ogólnie. Ale nie będę wycinał. No nie na moje nerwy! No nie na moje nerwy! Na rany lebiody! Uspokój się, typie. Spokojnie. Już po wszystkim. Dzięki ci, panie, i przepraszam za tę chwilową niedyspozycję. Potrzebujesz jakiegoś ekwipunku, monsieur? No właśnie, potrzebuję. A może te schematy po prostu można od niego kupić? Nie, no to by było zbyt proste. A może? Szukam wiedźmińskich schematów. Szukam pewnych rękopisów. Konkretnie schematów wiedźmińskiego rynsztunku. Nie znalazłeś może czegoś? Nie zdążyłem jeszcze zrobić inwentaryzacji majątku ruchomego. Niedawno przyjechałem, a potem pojawili się ci grasanci. Jak chcesz, to możesz się tu rozejrzeć. Okej. Okay. Dzięki. Bywaj. Przeszukaj posiadłość. O, tam coś jest. A, grzyby. No tak. Rozbierzmy wszystko, żeby mi się nie świeciło na żółto. Tu nie wejdziemy. A tutaj? Tu wejdziemy. Weźmy mu wszystko z kuchni. O, jest schemat. Super. Zbroja... Arcymistrzowska zbroja cechu gryfa, super.
Pytanie, czy to się ulepsza z mistrzowskiej, czy to się robi od zera? Chyba się ulepsza, nie? No i tu jest zamknięte, tędy wchodziliśmy. Dobra, to szukamy dalej. Okej, dalej. Przeczytaj list do czegoś tam. Dostałem jakiś list, co? No jest. Super. Kolejne ciekawe info. O ludziach zgubionych przez chciwość i ambicje. Przeszukaj ruiny pałacu Artrach. O nie, to będzie długi quest. Na dwa odcinki przynajmniej. Jak się stąd wychodzi. Gdzie to jest wyjście, się pytam. Powiedz mi, że jest zamknięte. Ja pierdolę. Super, super, cudownie. Koniu do mnie. Tylko ja mam nadzieję, że po drodze będą sami ludzie, a nie jakieś znowu kwiatki strzelające kwasem. Albo skolopendry zmutowane. No dobra. Jest tak, a nie inaczej. Dobra zbroja nie może być łatwo dostępna. Musimy się z tym pogodzić. Ła! Dobra, nie wiem po co ja go zaczepiałem w ogóle. Olejmy typa. Super! Super! To musi być siedlisko bandytów. Zbierasz się do kryjówki Hanzy. Zachowaj szczególną ostrożność i przygotuj się na ciężką walkę. Grasanci są dobrze zorganizowani. Aby temu zapobiec, zabij bandytę biegnącego z pochodnią. A, wsparcie z otaczających obozów. O kurde. Stój. W takim razie, skoro to jest taki skomplikowany kwestik, jestem nie od wisielców, to wartałoby się do niego przygotować trochę. O kurwa. Nie żeby coś, ale to nie jest dogodne miejsce, żeby z nim walczyć. No to nie jest takie złe. Kurwa. No nie powiem, to jest całkiem imponujące. Fajne urozmaicenie w sumie. Ej, nie, podoba mi się to. Jest fajnie, trudno. Może nawet trochę za trudno, ale podoba mi się to. Kurwa, nie zrobiłem save'a chyba. Nie. Skąd on mnie w ogóle jebnął? O, come on, najgorszy odcinek ever. Ale podoba mi się to. Trochę ich dużo, ale podoba mi się to. Tylko save'a nie zrobiłem, to mi się już nie podoba na przykład. Bo elementów rynsztunku jest 6, to znaczy, że... No nie, kurwa. Gro, ty dziwko. Czemu to robisz? Ja pierdolę. Nie możesz zrobić jebanego autosave'a. Kurwa. Kolejna historia o ludziach zgubionych przez chciwość. Kurwa, gdzie są te jebane drzwi? I tu znowu wyjścia nie ma, ta? Super. Jest 6 elementów. Skacz. Skacz, pało. No ty... Kurwo, gro jebana. Przepraszam, muszę się wykrzyczeć. Płotka do mnie. Popierdalamy ich zajebać. Chociaż to nie będzie i tak łatwe. Coś czuję. Oni są wszyscy na 40 poziomie, tak jak ja. No to nie będzie łatwe w ogóle. Przede wszystkim muszę robić save. Ty, ale podoba mi się to. Jest fajnie. Nie krzycz, ziomek.
A w ogóle jakąś inną drogą mnie teraz prowadzą. To musi być siedlisko bandytów, o którym pisał Delony. Stój, nie... Nie szarżuj tam, chciałem powiedzieć, Wiedźminie. Niech oni tu przyjdą. Aha, i on poleciał od razu po ten, po wsparcie. O, na strzała, fajnie. Okej, okay. To jest jakiś sposób. No na niego nie zadziałało. Dobra, małymi kroczkami. Tych łuczników trzeba się pozbyć. W jakiś sensowny sposób. Super. Jak on mnie kurwa trafił? O w dupę, co tu się dzieje? Wiedźmin kontra reszta świata, ta? Kurwa! Znowu nie zrobiłem save'a chyba. Teraz mnie chuj strzeli. Przepraszam za słownictwo. Ja pierdolę. 21 minut, bo mnie... w dupę. Jak ja mam... Zabić tego typa z pochodnią, tak? Może jakby mi ten komunikat nie wyskakiwał w, kurwa w trakcie galopu, gdzie Geralt się potem wpierdala w sam środek zamieszania, to byłoby trochę łatwiej, gro. Nie uważasz? Bo ja uważam. Kurwa. I czemu ja save'a nie zrobię? A przypominam sobie, czemu nie zrobiłem save'a, bo mi się wpierdolił na ekran jebany komunikat. Gdzie jest ten pierdolony list? Super. Kolejna historia o ludziach zgubionych przez... Tak, wiesz, wszyscy to wiemy, Geralt, zamknij się. Jakbyś się nie dał zabić, to by kurwa nie było tego problemu. A ty się nie spał w drzewie, debilu. Zapierdalamy. O, w dupę. Nie skręcaj tam. Ale się zdenerwowałem. Stój! Zatrzymaj się, głupi koniu. Czego nie można zapisać w tym momencie rozgrywki, bo co? Zrób mi save'a. Dawaj mi jad wisielców. Dawaj mi petardę jakąś. Nie wiem jaką jeszcze. Przypierdolę im czymś. Nie samą, kartacza mi dawaj. O, w dupę. Dobra, teraz niech mi wyskoczy komunikat. Komunikat. Super. I teraz... Kurwa, no właśnie. Jak tam się dostać, żeby tego typa zabić? Ja go w ogóle nie widzę. Który to może być? Jak myślicie? On gdzieś biegł z prawej strony, z lewej strony. To strony... musi być siedlisko bandytów, o którym pisał Delony. Co ty nie powiesz, Geralt? Jeśli tak jest w chuj tam. Nie wiem, który jest tym typem od wsparcia. Dobra, ten mnie już wyczuł. Zauważył. To nic, pokroję go tego. Ale tego typu od pochodni to ja nadal nie widzę. Mógłbym się wpierdolić na sam środek. Dobra, zróbmy tak. Lepszego pomysłu w życiu nie miałem. I on jest gdzieś tutaj.
Ej, poleciał już. Kurwa, uciekł mi. Spieprzać. Odejdź. Odejdź. No i zapalił. Jest przejebane. O kurwa, to niezłe miejsce. Super. Super Wiedźmin. Dawaj młynek, kurwa. Super walka. Super. Dobrze się bawimy. Nie no, da się to zrobić. On jest gdzieś tam, skąd ja przychodzę. Trzeba go tylko szybko pokroić. Jestem w stanie to zrobić. Chociaż nie powiem, że jest trudno. Jakich tam jest kurwa z 40? 25 minut odcinek. Dobra, to ja sobie go zakończę i w następnym spróbujemy zrobić ten obóz i wiele, wiele innych. Chociaż mam nadzieję, że tutaj będą wszystkie schematy, bo jak takich obozów będzie 6, to chyba sobie to odpuszczę na jakiś czas. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku. I przepraszam za słownictwo.